czajnikowy.pl. Hej, zaglądamy dzisiaj do mikrofalówki, ponieważ ostatnio naukowcy z Uniwersytetu w Australii odkryli i stwierdzili, że herbata przygotowana w mikrofalówce jest nie dość, że zdrowsza, to jeszcze smaczniejsza. Wypróbujemy to dzisiaj na herbacie sypanej i ekspresowej. Cytowany w różnych artykułach w internecie uczony z Australii dowodzi, że herbata przygotowana w mikrofalówce nie tylko jest smaczniejsza, ale również znacznie zdrowsza, ponieważ zawiera więcej polifenoli, więcej kofeiny, więcej L-teaniny. No jakoby ten proces pozwala wyprowadzić do naparu wszystkiego więcej. Musimy mu zaufać w tej kwestii, bo jako uczony przeprowadził laboratoryjne badania, których my nie jesteśmy w stanie zrobić, ale w kwestii smaku możemy przekonać się na własnej skórze. Dlatego zaparzymy sobie najpierw szczurka w tradycyjny sposób. Według zaleceń producenta zalewamy gorącą wodą na 2 minuty. A przez te 2 minuty postaram się Wam powiedzieć, na czym będzie polegała alternatywna metoda przygotowania. Otóż w mikrofalówce będziemy musieli umieścić taki sam kubek, również z herbatą ekspresową, zalaną również gorącą wodą, i później wstawione uruchamiamy na pół minuty na połowie mocy mikrofalówki i w ten sposób podgrzewamy. Tu właśnie czy zagotujemy, czy doprowadzimy do wrzenia, to trzeba będzie sprawdzić. No i zostawiamy jeszcze na minutę, żeby się naciągnęło, doparzyło. Herbata tradycyjnie jest już zaparzona. Teraz druga do kubeczka. Wlewamy gorącą wodę. Wstawiamy do mikrofalówki. Uruchamiamy na pół minuty. Raz, dwa, trzy i hop. I no nie widzimy, co się tam dzieje. Też generalnie można zaglądać przez szybkę, tylko zwróćcie uwagę, klatka Faradaya, tak? Dla ciekawych. No nie do końca jest to przeźroczyste, żeby fale się po prostu nie wydostawały ze środka. Nabiera mocy, nabiera polifenoli, nabiera kofeiny, nabiera L-teaniny, czyli robi się pobudzająca, odprężająca, prozdrowotna i gotowa. I jeszcze minutę zostawiamy. Uwaga, ja robię tutaj minutę. No jak na razie w ogóle się kolorystycznie nie różnią. Było w innym artykule już na polskich stronach, że należy potrząsać, wkładać, wyjmować, wiecie, tutaj jakoś tak wzbudzić to parzenie bardziej. Takie mieszanie. Możemy to teraz porobić, na pewno nie zaszkodzi. Powinno się jakoby wykręcić tę torebkę. Ja tego nie robię, ponieważ tak w ogóle to się nie powinno tego robić. Dlaczego? Bo tutaj zostają przeparzone liście. Wyobraźcie sobie, w momencie, kiedy to wyciągacie, to całość tych listków zostaje w mniej niż łyżeczce gorącej wody. Wiecie, to co zostało w tej torebce. I ta chwila, kiedy potrząsamy i w ogóle, gdybyśmy na przykład wycisnęli sobie z tej torebki jeszcze te liście, takie powiedzmy ten pył, gdzieś osobno i skosztowali, to jest straszne. To jest bardzo mocna esencja, to jest no nie za bardzo dobre. No, jak to wkręcimy z powrotem jeszcze, może się okazać, że przeparzymy sobie nawet taką ekspresówkę. Tak na pierwszy rzut oka wyglądają zupełnie identycznie. Dokładnie ta sama herbata zaparzona no, w takim samym kubku, w takiej samej wodzie. Jedna w mikrofalówce, druga nie. Czy ta jest jakaś ciemniejsza? No, jakbym się tak uparł, może rzeczywiście jest trochę ciemniejszy odcień. Jest szansa, że ta się zaparzyła nieco dłużej, ale jak sumujemy czas, to nawet parzyła się krócej, ponieważ moczyliśmy ją minutę, tam stała pół minuty, no i tyle, co ją zalałem i włożyłem, no, czy to razem były 2 minuty, tak jak w przypadku tej pierwszej? No, może coś koło tego. Więc kwestia tu jest tylko tego podgrzewania. Zapach. No nie no, pachnie zupełnie identycznie, także tu się nic nie zmieniło. Co powinniśmy stwierdzić na pewno w smaku? No, czy ona jest smaczniejsza, ale jeżeli mamy mieć tutaj więcej wszystkiego, to ona powinna być bardziej gorzka, ponieważ polifenole, które są takie bardzo zdrowe, niestety nie są za smaczne. Zwróćcie uwagę, to są raczej substancje gorzkie, tak samo kofeina jest gorzka, garbniki są gorzkie, praktycznie wszystko w herbacie jest gorzkie, co jest przez nas pożądane. No, L-teanina chyba nie jest gorzka, aminokwasy raczej są słodkawe, także no nie będzie ona słodka, ale powinna być bardziej gorzka, co będzie jedynym możliwym do stwierdzenia przez nas dowodem, że rzeczywiście wylazło czegoś więcej z tej herbaty. Jeśli będzie bardziej gorzka, to możemy tak amatorsko powiedzieć, że faktycznie jest tutaj więcej polifenoli, kofeiny czy czegoś. Kosztujemy. Zaczniemy od skosztowania kubka pomarańczowego, czyli tradycyjnie zaparzonej herbaty.
No bo żeby mieć jakąś bazę wyjściową. Wyśmienita, żartowałem. Generalnie normalnie zaparzona czarna ekspresowa. Kosztujemy drugą. O właśnie, że faktycznie. Uwaga, druga. Muszę przyznać, jest bardziej gorzka. No jest różnica. Nie, tak powiem wam, byłem trochę sceptycznie nastawiony. Co niby wielce ma się zmienić? Sądziłem, że będą dwie te same herbaty. Jest bardziej gorzka. Mniej smaczna, jeśli o mnie chodzi. Bardziej esencjonalna, ale jeżeli miałbym koneserzyć, to nie, no ona jest trochę skiepszczona, wiecie, za gorzka, po prostu przeparzona w tej mikrofalubie. Ale tak, zgadzam się, bo generalnie jak to wygląda z tymi polifenolami i kofeiną? Jest tak, że im dłużej to parzymy, tym więcej tego wyłazi. One po prostu są podatne na wysoką temperaturę i czas parzenia. Jeżeli będziemy gotować herbatę, to doprowadzimy do maksymalnego stężenia, tylko że to będzie nie do wypicia. Na pewno jest bardziej esencjonalna i bardziej gorzka. Przystąpmy do testu herbaty sypanej. Może czytacie teraz ten artykuł, albo zaraz będziecie czytać te liczne artykuły. Tam nie ma mowy o herbacie sypanej, ale jeżeli sięgniecie do źródła anglojęzycznego, to tam doktor mówi o użyciu herbaty liściastej również. Z powodzeniem się to udaje. Stąd my także sprawdzimy, użyjemy Ceylona, herbaty czarnej, żeby tak nawiązać do tej ekspresówki. Czemu nas to ciekawi? Jest to herbata wyższej jakości niż ekspresówka, więc może zauważymy bardziej te różnice. Może będzie to bardziej wyczuwalne. Przy okazji pokażemy wam, jak to łatwo zrobić. Po prostu jak łatwo przygotować herbatę sypaną w domu, bo już nieraz o tym mówiliśmy, ale muszę to teraz zrobić, więc nadarza się okazja, żeby to powtórzyć. Chciałbym mieć herbatę gotową z mikrofalówki w różowym kubeczku, tak jak poprzednio, więc zaparzymy ją w kubeczku pomarańczowym, żeby przecedzić przez to oto sitko do różowego. Można w tym sitku parzyć, ponieważ ono jest wystarczająco duże, nie byłoby problemu, tyle że zamierzamy to wstawić tutaj, a to jest metalowe, więc nie możemy. Jedna łyżeczka i może jeszcze pół, żebyśmy mieli jakąś taką właściwą, podobną do siebie ilość. Zalewamy herbatę wodą gorącą, tak jak poprzednio. Wstawiamy tutaj. Raz, dwa, trzy. I zagrzewamy. Mikrofalówka piszczy. Herbata gotowa. No to co? Zostawiamy znów na minutę, tak jak za pierwszym razem. Tam mieszałem, prawda, torebką, więc tutaj pomieszamy łyżeczką. Herbata, którą używamy, jest cejlońska. Nie jest to do końca to samo, co przedtem, ponieważ mieliśmy przemysłową herbatę ekspresową, gdzie zależy im na tym, żeby ona zawsze była taka sama. Wiecie, macie ulubioną herbatę, chcecie, żeby ona smakowała każdego roku identycznie. Stąd jest to mieszanka różnych z Kenii, z Ceylonu, z różnych plantacji, po to, żeby wyglądało to jak najbardziej identycznie. Ta z kolei jest z jednego konkretnego miejsca i co roku smakuje inaczej, stąd nie sposób odtworzyć te ekspresówki, ale nie o to nam chodzi dziś. Przelewamy przez sito i fusy odstawiamy. Jedna gotowa z mikrofalówki w kubku różowym i teraz spokojnie sobie zaparzymy już normalnie w kubku pomarańczowym. Fusy wyrzucone, wrzucamy świeże. Teraz zaparzymy sobie to już w sitku, ponieważ nie ma potrzeby wkładania do mikrofalówki, więc nie musimy stronić od metalowych przedmiotów. Po pierwsze, półtorej łyżeczki. Oczekujemy. Zaparzone, odcedzamy. No tutaj jakoś mam wrażenie, że ciemniej zaparzyła się jednak ta tradycyjnie parzona. To jest jakaś bledź. No nie, czas był ten sam. Sprawdźmy. Zaczynamy znowu jako wyjście od herbaty zaparzonej tradycyjnie. Nie jest przeparzona. Jest charakterystyczny smak ceylońskiej herbaty. Bardzo dobra, bardzo dobra. Przepłuczmy, bo to na razie jeszcze do niczego nie dowodzi. Poza tym, że jest dobra. Kosztujmy mikrofalówki. No jest wyraźniejsza. Jest mocniejsza, chociaż muszę wam przyznać, że spodziewałem się, że będzie tak jak przy tej ekspresówce, bardziej gorzka. Nie jest tak. Jest dobra. Nie jest jakoś szalenie przeparzona. No, czuć, że jest intensywniejsza, ale taka na granicy. Piłbym jeszcze bez dodatku, wiecie. Nie jest jakaś szalenie gorzka. Może rzeczywiście różne są gorycze z kofeiny, z garbników, z polifenoli. Może herbata, która jest w mikrofalówce,
przygotowana, wypuszcza więcej polifenoli, których goryć jest inna. W każdym razie nie tak smakuje przeparzona herbata. Jest to ciekawostka jakaś. Rzeczywiście na tym czuć to wyraźniej. Nieco inna jest. No oczywiście nie będę polecał zwyczajnie parzonej, bo wiadomo, jest smaczna i normalna. Jeśli o to chodzi, to zdecydowanie bardziej smakuje mi zrobione to jednak na bazie herbaty liściastej. Ta ekspresówka po prostu wyszła gorzka. Więc to jest fajne. Tyle, że czy my potrzebujemy tej machiny do tego, bo wiecie, no wszystkie te cenne substancje można wyciągnąć z herbaty po prostu parząc dłużej albo nawet podgotowując. Jaka wyjdzie gorycz, jakie to będzie, no warto spróbować. Nie wiem, na ile to jest niezbędne. Co do samego pomysłu, no zainteresowaliśmy się tym, bo w ogóle się interesujemy wszystkim, co związane z herbatą, każdą nowością. Myślę, że warto Was zachęcić do eksperymentów, bo cały w ogóle dzisiejszy odcinek polega na tym, że byliśmy ciekawi, jak to naprawdę działa. Chcieliśmy sprawdzić i postanowiliśmy zrobić to z Wami. Co o tym myślicie? Jak Wam się podoba? Czy Wy próbowaliście? Czy może w ogóle robicie to od dawna i nie jest to dla Was żadne odkrycie? Czy używacie po prostu w swojej herbacie mikrofalówki? Piszcie do nas, komentujcie i do zobaczenia na czajnikowy.pl.